Cześć! W tym wideo pokażę Tobie, jak rozwiązać obwód, który widzisz na ekranie oraz sprawdzić bilans mocy, czyli zastosować do obwodu twierdzenie Telegena. Zacznijmy od końca, ponieważ obwód jest dość prosty, jego rozwiązanie będzie szybkie i przyjemne w tym wypadku i do jego rozwiązania zastosujemy metody Kirchhoffa. Więc od końca, czyli od twierdzenia Telegena. Twierdzenie Telegena mówi nam, że suma mocy, które dostarczane są ze źródeł, zarówno prądowych, jak i napięciowych, musi być równa sumie mocy, które są odbierane przez odbiorniki. Czyli żeby sprawdzić, czy dobrze rozwiązaliśmy obwód bez sprawdzania w każdym węźle, czy się zgadzają prądy i w każdym oczku, czy się zgadzają napięcia, możemy sprawdzić po prostu twierdzenie Telegena, czy jest prawdziwe dla tego obwodu. Twierdzenie zawsze jest prawdziwe, ale czasami może być tak, że popełnimy jakiś błąd w rachunkach i jakiś prąd wyjdzie nie tak, jak trzeba. I tak w ten sposób możemy szybko znaleźć po prostu, czy nasze rozwiązanie jest poprawne. No to zacznijmy od źródeł. Oczywiście, zanim zaczniemy, standardowo trzeba oznaczyć prądy i napięcia w obwodzie, prawda? No to jeden prąd mamy już oznaczony, prąd I, ponieważ tu mamy źródło prądowe. Go nie musimy oznaczać. Oznaczmy sobie ten prąd jako IR2, czyli prąd płynący przez R2. I prąd wypływający ze źródła N nazwijmy sobie IE z indeksem E. No dobrze, wypiszmy po kolei moce. Moc źródła pierwszego, czyli moc źródła prądowego. Korzystamy na wzór, na moc elementu elektrycznego, który mówi, że moc, jaka jest wydzielana bądź dostarczana do obwodu zależy od napięcia na danym elemencie, czyli od napięcia na elemencie I razy prąd, który płynie przez ten element. No prąd znamy, nie znamy napięcia, więc tutaj będzie wymagane rozwiązanie tego obwodu, żeby to policzyć, ale to zrobimy w kolejnym kroku. Następnie napiszmy moc, jaka jest wydzielana na źródle E. Napięcie na źródle E znamy, tak jak znaliśmy prąd płynący przez źródło prądowe, ale nie znamy w tym wypadku prądu płynącego przez źródło napięciowe, które będzie do wyliczenia. No i to są źródła, tak? Których moce mamy za zadanie obliczyć. A odbiorniki? A może napiszę to niżej. Odbiorniki będą następujące. Mamy tutaj dwa, R1 i R2. Więc moc odbiornika R1, z definicji to jest napięcie na rezystancji razy prąd płynący przez tą rezystancję i R1. Tu możemy od razu trochę uprościć to, ponieważ zastanówmy się, co wiemy o R1. Wiemy, że przez R1 płynie prąd I, prawda? Więc za pomocą prawa Ohma możemy napisać, że UR1, którego nie znamy, to jest IR1 razy R1, prawda? Czyli podstawiając to do wzoru, dostaniemy, że moc wydzielana na R1 to jest R1 razy prąd płynący przez R1 do kwadratu. Ale prąd płynący przez R1 to jest prąd źródła prądowego, bo one są w tej samej gałęzi, prawda? To są te dwa elementy. No więc możemy to zapisać, że to jest R1 razy I kwadrat. Dobrze. A w przypadku drugiego odbiornika, PR2, tutaj sytuacja jest odwrotna. Zobacz, że źródło napięcia E jest połączone równolegle z odbiornikiem R2, z rezystorem E2, więc napięcie na R2 jest takie samo jak na źródle, czyli to napięcie znamy.
Więc znowu możemy napisać, że to jest UR2 razy IR2 z definicji, ale tym razem wyrazić ten wzór przez napięcie, a nie przez prąd. No i sprawa OMA. Pozbywamy się prądu. Prąd to jest napięcie na R2 przez R2. Wstawiamy dorównania i otrzymujemy, że to jest UR2 kwadrat przez R2. No i oczywiście UR2 kwadrat, ponieważ R2 jest połączone równolegle z źródłem napięcia E, to możemy napisać, że to jest E kwadrat przez R2. Dobrze. No to kwestię odbiorników mamy załatwioną. Pozostaje kwestia źródeł, czyli wyznaczenia napięcia na źródle prądowym i prądu na źródle napięcia. Pierwsze napięcie U1 wyznaczymy z napięciowego prawa, prawa Kirchhoffa w lewym oczku, a prąd wyznaczymy z prądowego prawa Kirchhoffa w węźle. Przed tym całym procederem oczywiście musimy wyznaczyć czy oznaczyć spadki napięcia na rezystancjach w oczku, no i oznaczyć, w którą stronę będziemy uznawać napięcie na źródle prądowe. No, oznaczmy tak, jak to zrobiłem. OK. No to teraz trzeba wyznaczyć UI, tak? Czyli obracając się w tym oczku w przeciwnie ruchu wskazówek zegara, możemy napisać, że UR2 jest zgodnie minus UR, nie minus, tylko plus właściwie UR1 i minus UI. To wszystko jest równe 0. No to oczywiście jest zapisanie napięciowego prawa Kirchhoffa. Stąd możemy napisać, że UI to jest UR1 plus U R2, prawda? Po prostu przerzucam U1 na stronę prawą i zamieniam stronami te równania. U R1, co wiemy o U R1? Tak naprawdę wiemy, że to jest I R1, sprawa OMA, I R1 razy R1. No i R1 znamy. To jest przecież nasz prąd źródła, bo one są w tej samej gałęzi. A co wiemy o UR2? No, ono jest równe E, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Czyli sumarycznie UI, czyli U napięcie na źródle prądowym, jest równe I razy R1 plus E. OK, to możemy wstawić do pierwszego równania na moc. Za UI wstawiamy I razy R1 plus E. I to wszystko trzeba pomnożyć razy I. Czyli wymnażając jeszcze, to mamy I kwadrat razy R1 plus E razy I. No dobrze, zostaje nam ostatnie równanie, czyli wyznaczenie prądu płynącego przez źródło napięcia. No to bardzo prosto zrobić jest w tym węźle. Jeszcze sobie oznaczę tu blisko węzła kierunek prądu w tym węźle, no i oczywiście za pomocą prądowego prawa Kirchhoffa. Czyli sumujemy prądy, które wpływają. Czyli wpływa prąd I, czyli prąd od źródła, i wpływa prąd IE, a wypływa prąd IR2, czyli minus IR2. Wszystko jest równe 0. No i możemy zapisać, przerzucając wszystko poza IE na stronę prawą, że prąd to jest IR2 minus I. OK. No i oczywiście znamy, nie znamy IR2, ale go możemy bardzo prosto wyliczyć, ponieważ znamy napięcie na R2, jak już to powiedzieliśmy, więc to jest napięcie na R2, które jest równe E przez R2 minus I. OK, teraz to możemy wpisać za IE we wzorze na moc źródła napięciowego. Wpisujemy E przez R2 minus I. No i jeszcze sobie wymnożmy, to jest E kwadrat przez R2 i minus I razy E. No dobrze. Na początku powiedzieliśmy, że suma mocy
ze źródeł, dostarczanych ze źródeł, musi być w sumie równa, musi być równa sumie mocy odbieranych przez odbiorniki. No to sprawdźmy. Dodajmy najpierw moc dostarczaną ze źródeł, czyli PZ, jak to oznaczyliśmy wcześniej, jest równe w naszym wypadku PI plus PE. Czyli musimy dodać te dwie moce, które przed chwilą obliczyliśmy. No jak łatwo można spostrzec, jak je dodamy, no to czynnik E razy I się nam zredukuje i zostanie tylko I kwadrat R1 i E do kwadratu przez R2. Więc suma będzie wynosić I kwadrat R1 plus, plus to przecież się nam zredukuje i zostanie E kwadrat przez R2. No i moc dostarczana przez odbiorniki będzie wyglądała następująco. Pierwszą moc od odbiornika R1 sobie zapiszę w odwrotnej kolejności, żeby było widać, że te dwie strony wyjdą równe, tak jak trzeba. I faktycznie, moc dostarczana ze źródeł jest I R1 plus I kwadrat R1 plus E kwadrat przez R2. Tak samo jak moc odbierana przez odbiorniki. I R kwadrat R1 plus E kwadrat przez R2. To by było na tyle. Bardzo proszę o lajka. Wszystkie wątpliwości i uwagi możecie zostawić w komentarzu, z chęcią na nie odpowiem. Zapraszam też wszystkich na kurs, który będzie odbywał się pod adresem teoria obwodów, teoria-obwodów.pl, żeby pogłębić swoją wiedzę na temat obwodów prądu stałego. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.